szanowni państwo, wielka drożyzna. Kiedy spoglądamy, jaka jest cena paliwa, jaka jest cena cukru, to dzisiaj rząd mógłby taki wielki transparent wywiesić w swoim urzędach. Wszystko po 5 zł. I to by rzeczywiście było rzeczywiście tak, jak to jest. I to... Dzisiaj w Polsce ta płaca minimalna wynosi 1386 zł. Brutto, na rękę ci ludzie dostają około 1000 zł. Za to nie da się przeżyć od pierwszego do pierwszego. I chcemy, żeby płaca w Polsce była nie mniej, nie więcej, tylko na poziomie 50% płacy średniej. A na ubudowie. To są byli moi przedmówcy. Wiem, że na... Nie przy stole, nie na poziomie Komisji Trójstronnej, ale tutaj na ulicach żąda od Donalda Tuska, od premiera tego rządu konkretnych rzeczy. Dlaczego na ulicy? Dlaczego nie przy stole? Przecież jesteśmy Związkiem Dialogu Społecznego. Dlatego, że za każdym razem, a mamy doświadczenia wielokrotnie, w Komisji Trójstronnej ustalono pewne rzeczy, a potem rząd robił zupełnie coś innego. Solidarność! Solidarność! Dziękuję bardzo. Romek Rutkowski, wiceszef regionu Konickiego. Romek, zapraszam. I mamy pełne prawa walczyć, aby nam się dobrze i godnie tutaj żyło. Szczęść Wam Boże! Wojewoda powinien przyjść tutaj, a nie my do niego. Nie chodźcie. To złodziei jeszcze. To są aferzyści. Dzisiaj spotykamy się dlatego, że w Polsce dzisiaj jest olbrzymie ubóstwo, jest straszna drożyzna, jest olbrzymie bezrobocie.
Być może Wielkopolska na tle innych województw nie wygląda tak źle, ale i tutaj jest drama. Przecież i tutaj mamy 140 tysięcy ludzi na bezrobociu. Tutaj coraz jest mniej pracy. Pan Piotr Czworek, wojewoda wielkopolski. Szanowny panie wojewodo, działając na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznych, dziennik 100, pozycja z 1080 zmianami, zwracamy się do pana wojewody w imieniu członków NSZZ Solidarność Regionu Wielkopolska, Regionu Wielkopolska Południowa i Regionu Konin z wnioskiem o zwołanie w trybie nadzwyczajnym posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Jednocześnie domagamy się, by przedmiotem tego posiedzenia było omówienie kwestii ochrony najuboższych oraz walki z rosnącą biedą, podpisy trzech szefów regionu w całej Wielkopolsce. I jeszcze jedna informacja przed wręczeniem, która być może pana wojewody zaskoczy, ale podjęliśmy decyzję, tak jak tu jesteśmy, że z tego budynku, z Urzędu Wojewódzkiego nie wyjdziemy do momentu, kiedy nie będzie właśnie zwołane posiedzenie plenarne WKDS-u. Kiedy to będzie, to już pan wojewoda zdecyduje i myślę, że za chwilę powie o tym, ale my do tego czasu, dopóki nie spotkamy się na WKDS-ie, dyskutujemy plenarnym w trybie nadzwyczajnym, my do tego momentu tego budynku nie opuścimy. Jaka propozycja? Panie wojewodo, nie będzie pan rozumiał to, co mówiłem. Tak. My zostajemy tak długo, aż nie będzie posiedzenia i posiedzenie obrad. To znaczy, jeżeli ustalimy, że obrady będą jutro o godzinie 14, to do jutra do godziny 14 my tutaj jesteśmy. No obrady będą za 5 minut. Proszę bardzo, sala Celikowskiego, tak? Jest wolna? Ale mówimy o WKDS-ie, czyli rozumiem, że wszystkie podmioty, które należą, czyli organizacje, instytucje, które powinny być obecne. Rozumiem, że tutaj, bo stronę związkową mamy tutaj, rozumiem, generalnie w komplecie w tej chwili, bo wszystkich panów widzę. Nie mamy pracodawcy, nie mamy rzemiosła i nie mamy jeszcze przedstawicieli. No to jeżeli mamy być to pełen skład, tak, to nie ma możliwości, żeby to bez ustalenia tego terminu. Naprawdę nie ma takiej potrzeby, nic się nie pali. W związku z tym ja bym proponował mimo wszystko spokojnie ustalić ten termin. Chciałbym osobiście też wziąć w tym spotkaniu, bo jeżeli jutro, to oczywiście mówię, że mnie nie będzie. Także spokojnie, wolałbym ze wszystkimi stronami, bo nie możemy w tej chwili pozostałych członków WKDS-u postawić pod ścianą, że oni jutro muszą o tej godzinie być na tym spotkaniu. No nie wiem, bo może ich nie ma, może ktoś wyjechał. Nie wiem, czy uda się, żeby było kwotę, bo musimy być przedstawicieli również pracodawców. My zwracamy się do pana, panie wojewodo, a pan jest przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, o zwołanie WKDS-u w trybie nadzwyczajnym. Co oznacza, że osoby otrzymują informację, czy przyjdą, czy nie przyjdą, to już jest jakby zupełnie inna kwestia. Ale zwołanie tego nadzwyczajnego posiedzenia WKDS-u leży tylko i wyłącznie w pana gestii. Oczekujemy bez pracodawców. Jeżeli państwo chce się mówić w takim razie o minimalnym wynagrodzeniu, gdzie pracodawcy, gdzie dzisiaj byłem na posiedzeniu m.in. Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, gdzie tam zdanie jest odmienne do tego, co państwo macie. Więc w związku z tym ja sobie nie za bardzo wyobrażam dyskusję, kiedy ja nie będę miał przedstawicieli pracodawców. Bo po co? Więc ja muszę mieć pewność, że będą również przedstawiciele pracodawców. Ja nie mogę zagwarantować dziś. Proszę podać konkretną datę, konkretny albo sobotę, termin. Albo piątek. Tylko, że my tak długo będziemy, dopóki nie będziemy. Także państwo, na utrzymaniu pana wojewody. My możemy za dwa tygodnie ustalić, państwo. To ma pan masę w swoich pokoju przez dwa tygodnie. Dobrze, może być. Nie ma problemu. No. Możecie państwo mieć pracę najwyższej. Przyniesiemy karmaty, inne śpiwory i tu pracujemy. Rozumiem w takim razie, żeby nie przedłużać, że umawiamy się jutro. Ja tylko muszę z wicewojewodą jeszcze ustalić, bo mnie jutro nie będzie. Więc proponuję jutro o godzinę 10, tak? Bardzo dobrze. Jutro o godzinę 10. Nie gwarantuję oczywiście, że frekwencja będzie 100%. Te osoby, które będą mogły być, za chwilę wyślemy zawiadomienia w takim razie. Jutro na godzinę 10. Panie wojewodo, dla celów organizacyjnych, bo przyjmujemy ten termin, jutro godzina 10. Do godziny 10 jesteśmy, czyli mamy nockę tutaj w Urzędzie Wojewódzkim.